Wir haben vor der Pause über passiv- und aktivhilfe Saulus gesprochen. Przed przerwą mówiliśmy o aktywnej czy wiernej pomocy tym uczyniu złego Saula. Das ist in gewissem Maße auch unsere Auslegung oder Standpunkt. To w pewnym sensie jest też i naszym jako stanowiskiem. Aber hier Gottes Wort spricht weder noch. Ale tutaj Słowo Boże mówi ani to, ani we w to. Wir müssen uns am Wort Gottes orientieren. I musimy się orientować tutaj według Słowa Bożego, jak już przedtem było powiedziane. Wenn einer hat in seine Tod oder Tötung eingewählt, jeśli ktoś zgodził się z tą śmiercią czy z zabiciem Szczepana, da hat eigenen Anteil daran. On miał też swój własny udział w tym. Und wir wissen auch, was betrifft Saulus, i wiemy też, co dotyczy Saula, dass aus Unwissenheit gehandelt hat, że postępował z niewiedzy. Dann brauchen wir weitere Schriftstellen, das zu erklären, seine Einwilligung. Dlatego potrzebujemy dalsze miejsca biblijne, aby wytłumaczyć tą jego zgodne z tym. Im Kapitel 9 haben wir Begegnung mit dem Herrn Jesus. W 9 rozdziale widzimy jego spotkanie z Panem Jezusem. Und da wird an Saul gesagt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? I tam do Saula jest powiedziane, Saul, Saul, czemu mnie prześladujesz? Man nicht gesagt, warum hast du Stephanus verfolgt und die Gläubigen in Jerusalem oder Samaria und anderen Orten oder in Syrien? Nie było tutaj powiedziane, dlaczego ty prześladowałeś Szczepana i innych wierzących Samarii, Judei, gdziekolwiek? Es ging um Herrn Jesus. Chodziło o Pana Jezusa. Da sehen wir, wie wir wichtig sind in Augen Gottes. I tu widzimy, jakże my jesteśmy ważni w oczach Bożych. Und dann Saul fragt, das war seine Unwissenheit. Herr, wer bist du denn? I następnie Saul pyta, Panie, kimże jesteś? To było jego niewiedzą. Und dann Herr musste ihm Antwort geben. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Następnie Pan musiał dać mu odpowiedź. Jestem Jezusem, którego prześladujesz. Und im zitierten 1. Timotheusbrief, vielleicht komme ich zurück auf diese Stelle, das Kapitel 1, das war heute von meinem Bruder zitiert. Chciałbym przejść do miejsca z 1. Tymoteusza 1, z 1. działu, miejsce, które już jeden brat cytował. Vers 12. 1. Tymoteusza 1, 12. Ich danke Christus Jesus, unserem Herrn, der mir Kraft verliehen hat, dass mich für treu erachtet hat, indem den in den Dienst stellte, der zuvor ein Lästerer, Verfolger und Gewalttäter war. Aber, komm nach der Komma, aber mit mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden, weil ich es unwissend im Unglauben tat. Dzięki składam temu, który mnie wzmocnił, Chrystusowi Jezusowi, Panu naszemu, za to, że mnie uznał za godnego zaufania, zleciwszy mi tę służbę. Mimo to, że przedtem byłem bluźniercą i prześladowcą i gnębicielem, ale miłosierdzia dostąpiłem, bo czyniłem to nieświadomie w niewierze. I w Galacjan, jak myślę dobrze, to jest to drugi rozdział. Bez 19. Wiersz 19. Denn ich bin durch das Gesetz dem Gesetz gestorben. Ale ja przez zakon umarłem zakonowi. Damit ich Gott lebe. Abym żył Bogu. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Jestem z Chrystusem ukrzyżowany. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Was ich aber jetzt lebe im Fleisch. A obecnie żyje życie moje w ciele. Lebe ich durch Glauben, durch den an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Kończy się ten rozdział siódmy.
Mamy przed sobą właśnie tego męża Szczepana, który oddaje swoje życie. Wir haben diesen Stephanus, diesen Mann vor uns, der sein Leben hier gibt. Chciałbym tylko wskazać, co znaczy jego imię. Ich möchte nur darauf hinweisen, was sein Name eigentlich bedeutet. Jego imię oznacza koronę albo wieniec zwycięstwa. Sein Name bedeutet eigentlich eine Krone oder ein Siegeskranz. I to oglądamy właśnie w jego świadectwie tutaj do końca wiernym, który składa. Das sehen wir gerade eben in diesem Zeugnis, dass treu bis zum Ende ablegt. Wiemy też, że Pan Jezus w liście do Smyrny też zapowiedział: bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Und wir wissen, dass Jesus in dem Sendbrief an Smyrna auch dort gesagt hat: sei treu bis zum Tod und ich werde dir die Krone des Lebens geben. Tego potwierdzeniem właśnie jest tutaj Szczepan. Und eine Bestätigung dessen, dass Herr so etwas weiß, ist eben ein Stephanus. Jako przykład po prostu. Als ein Beispiel dafür. Natomiast może nie każdy z nas dzisiaj w takim czasie żyje i jest wystawiony na niebezpieczeństwo śmierci. Vielleicht lebt eben nicht jeder von uns in so einer Zeit oder an solchen Umständen und ist tatsächlich dem Tod preisgegeben. Żyjemy ogólnie w okolicznościach, w warunkach pokoju. Wir leben grundsätzlich eigentlich in den Umständen des Friedens. To jednak każdy z nas może wyciągnąć ten przykład tutaj ze Szczepana, tego świadectwa wiernego w tych miejscach, gdzie nas Pan postawił. So kann doch jeder von uns ein Beispiel nehmen von diesem Zeugnis eines Stephanus. W tych miejscach, gdzie nas Pan postawił w naszym życiu. An diesen Orten, wo der Herr uns hingestellt hat. Abyśmy również byli wierni i byli tymi, którzy świadczą wyraźnie o łasce i Bożej prawdzie. Dass wir wirklich solche sind, die treu sind und die klar auch von dieser Gnade auch zeugen. Wiemy też, że w wielu okolicznościach nie jest to łatwe. Wir wissen, dass in vielen Umständen es auch nicht einfach ist. Gdzie wierzący są sami świadectwem w otoczeniu ludzi niewierzących. Wo Gläubige alleine ein Zeugnis sind, umgeben von ungläubigen Menschen. W 57 jeszcze wierszu jest taka dosyć interesująca okoliczność. In Vers 57 finden wir noch eine interessante Umgebung oder Begebenheit. Że oni rzucili się na niego. Dass sie auf ihn einmütig stürzten. Wcześniej czytamy o wielkim krzyku. Wir lesen vorher von einem lauten Geschrei. To jest wynik też tej grzeszności, która wylała się i tego zła właśnie na Szczepana. Das ist auch ein Ergebnis dieser Sündhaftigkeit und auch dieses Zornes, der sich jetzt an Stephanus ergoss. I właściwie tylko Ewangelista Marek, opisując pojmanie Pana Jezusa, der Evangelist Markus ist es, der die Gefangennahme des Herrn Jesus beschreibt, opisuje właśnie tylko on, że również kiedy przyszli po niego, rzucili się na niego. Dass als sie kamen, ihn zu greifen, dass sie auch auf ihn stürzten, oder so ähnlich muss es heißen. Widzimy tego sługę Panu Jezusie poddanego w te okoliczności i również, wydaje mi się, w tym obrazie z Szczepanem. Ich denke, dass wir auch eben in diesem sich hingeben des Herrn Jesus auch ein Bild finden, was sich in Stephanus auch wiederfindet. Taka scena rozegrała się już na początku ludzkości, kiedy Kain rzucił się na Abla, swego brata. So eine Szene, die hat sich schon zu Beginn der Menschheit auch abgespielt, als nämlich ein Kain sich stürzte auf einen Abel. So widzimy też obraz właśnie Kaina, tego religijnego człowieka jako Izraela, który również zabił Pana Jezusa. Wir sehen Kain eben diesen religiösen Menschen und dann eben Israel, das sich so in dieser Gesinnung auf den Herrn Jesus stürzte.